Siema wszystkim, ja jestem Soła, ze mną jest... Brod, siemanko. I będziemy grali w małpki dzisiaj. Brod, czy ty już nagrywasz ze swojej strony? Tak, oczywiście, nagrywam. Więc będziecie mieli widok z dwóch stron. Ja już włączam grę. Jak widzieliście, to był poziom hard. Wydmy... Nie wiem jak się ta plaża... Jak tam było? Dune Sands? Jak to się nazywało? Coś takiego nawet... Powiedzmy, że plaża. Nie wiem. Dobra, co my tu robimy na początek, powiedz mi? Wiesz co, no, ja bym zaczął z tym Darts Monkey i zbierał na inżyniera, no ale nie wiem. Musimy to teraz pomyśleć, jak to rozpozycjonować. No dobra, to zróbmy podobnie. Tylko jak to... Ja bym dał ją bliżej środka, tu gdzieś... U góry, tak? Dał, wiesz? Ja też w sumie, chociaż... Chodzi o to, żeby moje i twoje były objęte nią, nie? To w takim razie też dam gdzieś blisko ciebie. Też w tym samym... No te, też daj tam. I ja puszczam play. Dobra. No i teraz i zobaczymy. Tak, jaką taktykę będziesz stosował? Czy stosujemy tutaj... No nie wiem, taktykę Soła, czyli tą okay. Z pułapkami. Co? Moja taktyka. Spokojnie, Brod. Dobra, daję szybsze, bo nie będziemy czekać. No ja mam słabsze te działka na pewno, wiesz? No ja też mam troszkę ta... Ile ty masz za inżyniera? No nie wiem. 460. No to powinien... Ej, coś nie działa. Powinien mieć tak. Nie, bo ja upgrade dałem sobie. Aha, na inżyniera. Okej. Okay. No. Dobra, ale czy my musimy tutaj coś zaraz ten montować z tymi, bo one będą przechodzić trochę sobie, chociaż nie. No, no ja już bym postawił inżyniera gdzieś blisko. Ja też mogę postawić, ale... Chociaż czekaj. Ja bym go postawił po lewej u góry, tu... Czekaj, tu bym go postawił. Postaw, gdzie ty, ja zrobię po prostu lustrzane odbicie twojego. No nie, no nie możemy, bo wtedy tak jakbym grał solo, to weź postaw tam, gdzie uważasz, nie? Ja uważam, że tutaj powinien być. Tutaj, żeby pułapki były jak najszybciej na początku, tak? Tak, ale z drugiej strony w razie czego nie ratuje twojej linii, ale... Właśnie, ja bym to postawił jednak tak. No to stawiaj, jak uważasz. Sposób. A nie boisz się, że pułapkę ci na dolnej linii postawi? Lepiej twoje jak balony... postawi na dolnej, bo sterowiec jeszcze będzie, nie? No tak, tak, ale wiesz, że twoje pułapki idą przejdą ciebie, wtedy na, no, na mój. To ja teraz źle mojego postawiłem. W takim razie, no nie wiem, czy to było dobrze. No zobaczymy, wyjdzie w trakcie. No ja będę dążył do super małpki. Bo moim zdaniem, jeśli teraz jakieś balony tobie przejdą, to już z mojej strony nikt ich nie uratuje, nie? Spokojnie, ja mam fajne wieże. A no, ty masz lepsze wieże. No dobra, to ty będziesz ratował moją stronę i swoją. Wszystko naraz, tak? No tak, postaram się przynajmniej. Dobra, już jest ulepszenie. Dobra, ja też mam ulepszenie. Patrzcie, Brod ma lepsze działko. No mam ten ostatni upgrade, ale nie pamiętam, co on dawał. Tam niewiele było napisane na ten temat, tylko że są o wiele lepsze i tyle w sumie. To by było gdzieś sprawdzić. Wiesz co, nie wiem, a tam nie ma żadnego damage'u. No one są chyba szybsze, patrz jak twoje strzelają. No tak, ja się, też mam tak... perki wykupione, tylko nie wiem, czy te perki działają w koopie. Chyba mi się nie wydaje za bardzo. Bo tam jest taka opcja, że możemy wykupić, żeby sterowce miały mniej życia, ale to w koopie się chyba nie sprawdza. Powiem ci, że... no nie, nie, możliwe, że nie, wiesz. No właśnie, no to by było bez sensu trochę. No właśnie, no o to mi chodziło, że... Nie wiem, może ktoś, są jacyś specjaliści, to na pewno napiszą. No, nie piszcie w komentarzach jacyś, ja zawsze czytam swoje komentarze. Nie wiem jak ty, Brod, czy ty czytasz swoje komentarze? Oczywiście, ja nawet odpowiadam na nie. Na ja też nawet odpowiadam. No, no to mamy tak samo. Chyba, że czasem nie mam tego, nie mam, nie, albo no. Tak dużo streamuję, że nie mam czasu przeczytać i później mi jakiś film już tam tak, ucieka tak. I ucieka, ucieka. Wiesz co, ale kiedy mam te powiadomienia? Pojawiają te camo, bo to może być problem dla nas. Że... No nie wiem, ja mam za chwilę będę miał tego, na pewno się teraz nie pojawią, bo on powie, że w następnej rundzie chyba aha, niewidzialne tak? Idą. No to dobra. Wydaje mi się, że tak, zresztą ja już mam pianę. Ja też, dobra, jest okej. Okay. Tylko teraz tak, upgrade jest 3600, jest pytanie, czy my inwestujemy w to. Moim zdaniem tak, bo to będzie łapać nam, bo na którym levelu się pojawiają, 40, na 20 którymś, ale nie, chodzi mi o no? Ołowiane. A nie, bo ołowiane i tak rozwalamy. Tak. No. Ale one później są za mocne, te ołowiane, na rozwalanie takie proste. Ja bym, nie wiem, może poszedł w farmę bananów na początek. Oj, nie wiem, czy ja bym nie ryzykował z farmą bananów. To jest, wiesz, takie, że ryzykujesz, jak się uda, to super, ale jak nie, ci się nie uda, to co zrobisz? Nie. No nie wiem, no zobaczymy, no tak żebyśmy w 46 mieli już, nie wiem, super no nie, małpki. Musimy mieć super małpki. I to pewnie. Nie, no jedźmy na razie z tymi inżynierami, moim zdaniem. Ja postaram się zrobić super małpkę najwyżej, a ty postawisz gdzieś inżyniera jeszcze tak, żeby moją linię ten pokrywał. No, wydaje mi się, że ten patch, że tą paczkę ten... Nie, zrobimy super małkę. Ja już mam prawie 3000, prawie 2000 mam. A, no to w sumie wiesz? Ja też, no to
To pytanie teraz, pułapka? Chyba pułapkę pójdziemy, no sprawdzimy to. Musimy, w pułapkę idziemy. Jest 27 level, ale zaraz będziemy mieli po pułapce. No dobra. Pułapkę jak postawimy, to będzie git. No to zobaczymy. Ewentualnie nie, wioska chyba teraz jest słabym pomysłem, szczerze mówiąc. Od razu będziemy wiedzieć, czy ten sposób się sprawdza na tym, na kołopie też. No zobaczymy, no to pójdziemy normalnie, sprawdzimy ten sposób. No trochę tą pianę za blisko ten mój stawia ciągle, wiesz, tam tak blisko siebie. Mhm. No ale w razie czego to te baloniki idą po mojej stronie potem, więc dobijam no, je. To jeszcze dobijesz. Dobra, zaraz będzie ten upgrade. No ja też bym zaraz. A wiesz co, ja byłem przeświadczony, że jakiś bonus, dodatkowe pieniądze dostajemy z pułapki. A tu ja jednak... też byłem przeświadczony, no. Ale prawda jest taka, że chyba nie. Chociaż, to wiesz co, no. Jak się ten upgrade nazywa? Trapka przy balance... Szczerze mówiąc, to już nie wiem, bo go kliknąłem. A to właściwie, wiesz co... Nie no, chyba jest tak, jak ludzie by mi tam w komentarzach pisali, że nie ma bonusu. Mi się też wydawało, też, że jest bonus za to. Ale tak później sobie pomyślałem, no właśnie, że chyba rzeczywiście. Byłem też święcie przekonany, że więcej kasy mam dzięki temu. No. Opróżniasz. Spokojnie. 20 dolców. Brod pewnie moje by chciał opróżnić, co? Ja mogę twoją weź, pokaż. Czekaj, czekaj, ja nie opróżnię wiem, twoją, a ty moją. Kliknij. Nie, ja nie mogę twojej. Nie możesz? A ja też nie, nie. Mogę twojej. To najgorzej. Dobra, teraz pytanie, musimy się zastanowić. 36 fala. Super małpka 3700. No dobra, postawimy dwie super małpki, to powinno być w miarę. Ale gdzie je stawiamy? Na środku? Myślę, że wiesz, gdzieś na środku, tak żebym objął twoją linię na początku, a ty moją. Potem jak przejdą te sterowce, to będzie problem. Chyba, że trochę niżej, może gdzieś pod tym... pod tymi dartami. Moim zdaniem one... Po pierwsze będzie jeden sterowiec tylko niestety. A z której strony jest teraz? Na początku. Pewnie z mojej, bo ostatnio szedł zawsze z mojej. A. To zobaczymy w takim razie. Ale on i tak do ciebie przeleci, no a tak. Później wróci, wiesz? O. Przeszły. No dobra, czekaj. Jest 3000, małpka zaraz tu, będzie. Ja tutaj stawiam, wiesz? Ty już masz super małpkę? No, a ty nie masz? Nie. Może rzeczywiście dodatkowe pieniądze daje ta pułapka. No bo nie ty wiem. Chyba więcej złapałeś tych baloników niż ja. Może, bo ja ich może mniej no. Rozwalam. To może jest to, trzeba to wyjaśnić tu... No właśnie. Bo ja mam 700, mi brakuje do super małpki. I wiesz, tylko że... Ustawiłeś ją na strong? Teraz dopiero. Dobra. Możliwe, że ta pułapka daje coś więcej. Dobra, to ja stawiam. Teraz pytanie, gdzie ją postawić? Gdzieś koło ciebie, zaraz przy twojej? Tak, wydaje mi się, że jedną tak zaraz obok mnie, tylko... To nie wiem, co jej teraz ulepszać. Czy postawić przy drugą? Bo jeszcze stążę drugą, jeszcze może nawet trzecią postawić. Balony. Czemu nie żyć nam, nie tracimy życia, jak przechodzą? Bo nie przeszły. Nie przeszły one? Nie, masz pułapkę. Do strzelenia. Nie, ja przeszły, nie widziałem jak... tej pułapki, to jest najlepsze. No to jak nie widziałeś, tak jak kliknąłeś? Znaczy pułapki nie kliknąłem w ogóle. Teraz? A ja widziałem, że ci tak? Poszła pułapka. No. To dziwne, bo ja nic nie klikałem. Może jakiś błąd? Dobra, co by teraz, nie wiem czy nie zaś... Nie... No ja mam 5000, to wiesz. Serio? Ja mam 2200. Jakim cudem ty masz tyle pieniędzy? Nie wiem, bro, ty, moim zdaniem ktoś to powinien zobaczyć na moim i na twoim kanale, jakiś ekspert i porównać i... Ja nie wiem, ja się też zastanawiam. Radniesz mi te pieniądze, czy co? Nie. Nie wiem, co no się jak? Dzieje. Dobra. A czekaj, ja jakoś mogłem te... A czemu mam cancel? Normalnie mogłem za zero sprzedawać te działka chyba. Ja też nie mogę. A na singlu się dało, nie? Tak, na singlu się dało, żeby postawić inną małpkę. Słuchaj, a ciekawe, czy te wioski działają na siebie. Jak ja postawię teraz wioskę, to ona będzie reagowała na ciebie, nie? Wiesz co, no... Dobra, ja zbieram na ulepszenie małpki po prostu, super, i zobaczymy, no. Czekaj. Oh fuck, ale przeszły. To z mojej przeszły, nie? No tak, z lewej strony, nie? Kurczę, wiesz co, to ja stawiam zaraz drugiego inżyniera, bo ja mam pełno kasy. No to rób, spamuj inżynierami, bo to się przyda, bo one łapią wszystkie rodzaje balonów i ten. Ja pójdę w super małpkę, ją ulepszę jeszcze. Przyda nam się jakiś taki, który rozwala.
One wiesz, mi przeszły przez pułapkę, ja nie zdążyłem kliknąć nawet w nią. Ciekawa sytuacja. Jestem bardzo z tym zafrapowany, no bo masz... Nie wiem, może rzeczywiście ta pułapka daje jakieś bonusy dodatkowe. Musi, może. No jak, abyśmy mieli inaczej pieniędzy? No właśnie, no mamy inaczej w ogóle. A jaki my gramy poziom? Harda? Tak. Dobra. 46 kiedy będzie? Która to jest? O kurczę, 40... Ta piąta ty... jest. No. Obronimy to? Wiesz co, wydaje mi się, że tak, no. Zależy z której przyjdą strony. Oh, teraz, teraz daj na powolny i zobaczymy ten starowiec i będziemy reagować w porę. No dobra, ja dałem tutaj tego, żeby ona dalej widziała, wiesz? Powinniśmy go rozwalić. Dobra, akurat o, jest, idealnie, poszła. Świetnie, pułapka, ale dobra. Trzeba tych inżynierów postawić dobra, w różnych ja miejscach, wiesz? Sobie jeszcze, wiesz co, ja bym na dole postawił jeszcze tego inżyniera u siebie. No nie wiem. Ja swojego zaraz ulepszę dopiero na pułapkę, wiesz, kolejną. No dobra. I no i gdzieś tam na dole też by trzeba było, tam pod koniec, może. Czuł mi kamo balon przeleciał przez pułapkę? A, bo nie wleciał do tego, do piany. Masz pełną ją, wiesz? Nie, nie, do piany nie wleciał, aha, wiesz? Dlatego. Dobra, przyspieszam. Ja ulepszam w takim razie jeszcze. Jak dam na dole tego? Szczerze mówiąc. Dam go w ten sposób. No, i zobaczymy. Jedziemy, jedziemy. Ja bym w wioskę jednak zainwestował zaraz. Hmm. Potrzebna nam wioska. Żeby te koszty były mniejsze. No i zasięg małpy by się przydał zwiększyć. Hmm. No powiem ci, że jest o wiele trudniej na hardzie z tą taktyką. Dobra, ja już mam pułapkę w drugim. Ja też. W drugim tutaj. Dobra, no ja bym poszedł jednak w wioskę. Zwiększymy, chociaż to też jest drogie. No nie wiem, ja farmę bananów chyba wybuduję. Bo ja mam, potrzebuję pieniędzy, szczerze mówiąc. I zobaczymy. No dobra, czekaj. Mamy trzy super małpy, więc na razie jest okej. Okay. Zasięg trzeba im ulepszyć, to jest podstawa. No, nie wiem, czy nie mocy mojej nie ulepszyć jakiejś. Bo będziemy mieli problem, wydaje mi się, z właśnie sterowcami. One mogą stanowić wiesz? Jakieś większe zagrożenie dla nas. Hmm. To ja robię tutaj. W sumie wioskę mogłem dać, wiesz? Ojaj. Co się stało? No nie muszę... sterowiec szedł, ale go zabić. Nie, no zabić. Znowu mi się gra zacięła, no nie. Co, gra ci się znów zacięła? No. No nie mów mi. No serio. A próbowałeś z kimś jeszcze innym grać? Nie. No dlatego ci się mogłaby... Ej, a ja nie mogę budować po twojej stronie. Serio? Na pewno ci się zacięła? No tak, tak na pewno. 7 żyć zostało mi tylko. Serio? O Boże, no to będziesz miał problem. I ty nie możesz grać dalej? Nie, mi crash skraszowało, zacięła się. Ale co to znaczy zacięła, że stoi w miejscu? Przestał działać. O. Najgorzej. A. Nie wiem, jak teraz to nie wbije. A weź sprawdź na forum tego. Na forum... No jak to się nazywa? Disconnected. No tak, no. Server ID, you have been... Może mi się uda do ciebie wbić, nie? A weź spróbuj jeszcze raz tą private game. No właśnie próbuję, niestety. Bo dali taką opcję jakąś dziwną, że jest dołączanie do prywatnych gier, ale nie wiem jak to, nie wiemy jak to działa do końca. Nie mogę niestety. A jakbyś ty no mnie nic. Zaprosił, to też nie da, nie? Nie mogę, bo ja nie mogę cię zapraszać, wiesz? Nie. I zdaję kontynuuj solo, no i co teraz? No to życzę ci powodzenia. No ale to zostań jeszcze ze mną. No zostanę przecież, nie? Zadzwoń do tego, znaczy nie zadzwoń, tylko napisz na forum albo poszukaj tam u nich. Gdzie ten? No wiem właśnie. No co teraz? Po prostu, co teraz? Tak się ich zapytaj. Będę szukał. Wiesz co, postawiłem tu tego. No na Steamie jest właśnie taka informacja. Że co, na Steamie jest na forum? Mhm. Czy na... O czym? O tym, że tak robi? Tak, właśnie czytam, jest jakiś temat.
No ja teraz całą twoją kasę zgarniam. Już widzę, jakie ulepszenia dawałeś tym małpkom. Dobra, zbudowałem na szczęście na dole jeszcze te z pułapkami i wszystko już powinno być ok. No nic, bro, to muszę kontynuować naszą taktykę solo. No właśnie, ja tutaj słucham i będę podpowiadał. Idą balony duże, od twojej strony dwa. Ojej, no ja tam nic nie mam niestety. W ogóle od twojej strony, dużo przechodzi z twojej strony, tylko nie wiem czemu, wiesz, tak patrzę na to. A może nawet wiem, bo ty tam tylko jedną pułapka się u góry stawia, wiesz? No. A druga na dole, ale ja już mam twoją stronę o końcówkę bronię. Więc jest luz. Tu bym jeszcze jednak postawił tego. Jak te drogie balony wchodzą do tych pułapek, to one się od razu napełniają, nie? No dobra. Wiesz co, tę wioskę bym postawił już, bo jak na dwie, wiesz, jak mam na dwie osoby grać, to muszę to zrobić. Muszę wioseczkę ustawić. I co wyczytałeś? No, że coś... napisali tylko, że nie, nie tam. No, że że wiedzą, że tak jest. Wykazali to programistom i pracują nad tym. No to jest uciążliwe dla nas. Myśmy od tego czasu, kiedy raz ci się to stało, to ani razu żeśmy nie mogli rozegrać gry prawdziwej do końca, nie? No właśnie. Niektórzy tutaj piszą, że to jest zależne od mapy i może to powodować wioska. Ja chciałem postawić wioskę, więc pewnie... Tak? Ty, to może tak jest. A wcześniej przypominasz sobie, czy wioskę chciałeś postawić, czy nie? Chyba też. Też mi się wydaje, że to z wioską było. To można spróbować jeszcze raz nagrać. Bez wioski tym razem. Dałem epiczny zasięg naszym małpkom. O, super. Dobrze. A którą masz falę? Wiesz co, 56. Ulepszyłem te pośrodku małpki. I balony, jak idą z dwóch stron, to pękają już na poziomie... Czy te twoje wieże po dwie pułapki ulepszone dają? Wiesz co, one dają trzy chyba. O jedno mniej niż te twoje. Więcej. Nie, te moje ulepszone... Moich wież jest mniej. Inżynierowie dają mniej tych wieżyczek. O jeden. Nie wiesz, pułapek. Aha, pułapek. Nie, no to jedna zawsze. Aha. O, to nie wiem, czy jest tak dużo. To może dwie. No przecież ja mam dwie miałem inżynierów. Dwóch. Mhm. Może dlatego. Dobra. Już mam te małpki super daje z super oczami, wiesz? Mhm. Moim zdaniem te pułapki dają jakiś bonusowy hajsik. Wiesz czemu? Mhm. Bo zawsze kiedy one są, to strasznie dużo pieniędzy się zarabia. No właśnie, też mi się wydaje, że jest jakiś bonus za to, bo... Nienaturalnie dużo pieniędzy. Bo ty miałeś o wiele więcej ode mnie, nie? O, czekaj, bo szedł zoom balon czerwony duży. Jest, udało się go rozwalić na samym skrzyżowaniu. Może ty temat na forum założycie, dowiemy od ekspertów. Zauważyłem dzisiaj, że na stronie Ninja Kiwi, tam gdzie można w tą grę grać za darmo, jest całe forum. Brotowi wcześniej mówiłem o tym już. Tak, tak, no tam mogą być fajne taktyki na nim. No tutaj jest napisane, że właśnie ta wioska może powodować to, że jak postawisz wioskę albo w obrębie wioski może moja wieża jest w zasięgu twojej wioski. Wiesz o co chodzi? Bez wiosek to się da przejść. No zobaczymy, nie? No potestujemy najwyżej. No to tutaj wymieniają wioskę jako jedną z głównych przyczyn, no, ale czy tak jest, to nie wiem. Stawiać robą małpkę, czy stawiać tą po lewej, czy to poprawia ulepszenie?
czy tą taką... Wiesz, w tej taktyce było tak, że robomałpki się stawiało, ale nie wiem jak jest u ciebie, bo to na koopie... To chyba bez różnicy moim zdaniem. Różnica jest taka, że jak pójdziesz w prawo, to będziesz mógł ulepszyć dwie robomałpki, a... prawie dwie, a jak pójdziesz w lewo, to tam jest 14 tysięcy czy więcej na jedno. Oj. Nie wiem, czy sobie nie spowolnić, bo mi tak balony teraz przeszły. Czyste balony mi przeszły, bez żadnych dużych. O kurde. Oj, ale tego dużo leci. No niestety, chciałbym ci pomóc, no ale gra złośliwość rzeczy martwych. O kurczę, cztery życia mi zostały, prawie przegrałem, wiesz? Naprawdę, nie mogę przyspieszać, bo... Musisz mieć kontrolę nad tym. No za szybko to poszło po prostu. I duże balony przechodziły na ten. A tu trzeba za dużo klikać w te pułapki. No trzeba mieć wyćwiczone palce szybkie. Wiesz co, postawię jeszcze na samym końcu po inżynierze. Po jeszcze jednym inżynierze. I trochę wolniej, bo to tylko dlatego poprzechodziły, że nie miałem kontroli nad pułapkami odpowiedniej. Trochę przyspieszam, trochę nie przyspieszam. Szczególnie jak grube balony idą, wiesz? Dobra, idą te największe zoom balony. Ja już mam tego jednego, tego boga, wiesz, zrobionego. O, no to powinno ci pomóc. Nie! O Boże, ledwo. Znów tam po twojej stronie. Muszę na to uważać, wiesz. Trzeba coś ekstra tu postawić. Za dużo tych pułapek do pękania później jest, nie? No tak, tak. A którą masz już tam falę? A wiesz, powiem ci, że 67 miałem. A to jeszcze niewiele. No nie wiem, czy niewiele. Zależy, czego się tu chcesz spodziewać po tym. Już boję się tego spowolnienia. Nie wiesz, jaki jest skrót na spowolnienie i przyspieszenie z powrotem? Jakaś spacja albo coś? To nie mam pojęcia. Nigdy tak nie. Aż tak zaawansowanych tutaj skrótów klawiszowych nie używałem. A jesteś w stanie w Google klepnąć? Hotkey, no zaraz. Balon. Może zgodę. Jest jakiś. No to by się przydało. Tęczowe kamo balony, masakra. Co to wymyślił? Strasznie mocne są. Za mało piany jest narzucanej, wiesz? Przechodzą po, ale tak przechodzą i wpadają w kolejne pułapki, które to są. Space bar podobno. Roz... Space? Tak? Tak, stacja. A no, dobra. No to tak jak myślałem. Tego najwyższego ulepszenia za 97 tysięcy to nie zrobię, nie? Ale... No pewnie nie starczy ci czasu na to. No, czasu jak czasu. Dobra. Nie chciałbym, wiesz, sobie skasować wszystkich małpek dookoła. Bardziej o to mi chodzi. Aha, przez tą, tak, co no. Absorbuje pewnie, że wchłania, tak, tak, o co ci chodzi? A ona je wchłania i daje im tą samą moc, którą one, coś takiego słyszałem, że ona daje moc tych, wiesz, zaabsorbowanych.
A, daje coś od siebie? Plus w ogóle, ty widziałeś jak ja tam grałem do 115 tak, levelu ten to, na YouTubie, a widziałeś, tam niektóre małpki mają coś takiego, że na przykład wzmacnia wszystkim zwierzę dookoła, daje im boosta czasowego. Koniecznie pamiętam, która to miała. A tam była, w tej mapie była woda, nie? A, tak, tak, to wzdłuż, tu też jest woda na tej mapie, jest tutaj... na dole. Bo tam u siebie już na takim poziomie mogłeś zainwestować w łódź tam. Ona ma taką umiejętność, że ona tym hakiem, ten statek piracki, tym hakiem... A to ja miałem tam cztery statki pirackie, wiesz? Miałeś tam? Nie tak, ale to sobie. Jest tak jakby takie pojedyncze. No tak, tam jest statek piracki, lotniskowiec... Lotniskowiec ten... był, tak, tak. A czy miałeś ten upgrade? Dobra. Tak, tak, tak. Miałem. To nie popatrzyłem dobrze, ale właśnie ten harpun jest dobry, ten hak. Tylko musiałbyś ich mieć bardzo dużo, żeby spamować tym. Dobra, nic mi już tu nie przechodzi, wiesz? Zrobiłem sobie tego. Już mam ten. Tych bogów mam już trzech. Zaraz będzie czwarty. No, ty wiesz, tam nie popadaj, hura optymizm. Zawsze do budowy buduj coś. Wiem, wiem, bo zawsze jest tak, że już myślisz, że ten, a nagle jakaś taka jedna fala idzie i po prostu wszystko ci niszczy. Jesteś pewny, a tu ząk. No. Właśnie, że jeśli zacznie na przykład z tych dużych coś wychodzić, to może spokojnie, wiesz, wystarczy w jedną, drugą pułapkę napełni i nagle w połowie, wiesz, w połowie mapy ci taki duży pęknie i przejdą gdzieś głębiej. Tak, dokładnie, właśnie. O. Dobra, czwartego boga już mam. Boga małpek. O nie. Uff. No właśnie, to jest właśnie złudne czasami, że... Wiesz czemu przechodzą? No. Te małpki pierwsze nie widzą ich i ich nie łapią. Aha, w pułapki, wiesz nie. Co, a tobie się nie skraszuje ten, ale zainwestuj w wioskę. Jeszcze więcej wiosek? Aha, masz wioski, bo ja nie widzę. No tak, mam wioski. A jakie dałeś im upgrade'y? Tam powinieneś mieć dwa w lewo i cztery w prawo. Dobra. Czy tam trzy w prawo. Na razie to nie by dałem. Była taka, taki wieżowiec. A, czekaj. Jakby. Czekaj, bo ja tej środkowej od super małpki w ogóle nie dałem im widzenia. A, widzisz, ale nie wiem, czy te największe małpki one chyba tak czy siak widzą, wiesz? Na tak pewno? Naprawdę. Wydaje mi się, że one chyba są super. No nie wiem, na wszelki wypadek zrobi im ten upgrade, zwłaszcza, że mam to poszukam gdzieś. Jak ta małpka się nazywa? Wiesz co? Super Monkey... czekaj. Nie wiem. To jest super manki, ale nie wiem. Dobra, to popatrzę. Są tu gdzieś opisane upgrade'y. Ale to trzeba zrobić to, że one mogą rozwalać wszystkie rodzaje balonów? Po co? Jak i tak wszystko w paczki idzie. No mówiłeś, że ci przechodzą jakieś, to myślałem, że... No tak, no ale nie, to kamo balony przechodziły, bo one ich nie widziały, nie? Od razu jest lepiej. 80 runda. Ten upgrade dla małpki, ten największy po robomałpce, no, to on daje 1000 obrażeń. To jest takie, że czasowe ulepszenie. Daje 1000 obrażeń dla muławów. Widzę. To daje. To jest napisane. Nie wiem, ja wolę tego po lewej, bo ja nie lubię tych wszystkich upgrade'ów, które wymagają, że ja muszę je uruchomić. A nie, no, no bo małpce chyba nie ma upgrade'u takiego. Jest, ten pasywka. Czwarty. Nie, musisz uruchamiać. Tak, to jest. O, proszę. Tak, to jest taki czasowy. To nie widzę w takim razie. No, to teraz kamo balony w ogóle nie przechodzą, od razu padają, wiesz. A co zrobiłeś? No, dałem, mam ten. Wiesz, wioski ulepszenie. Dałem. No, wioski. Wioski, mam teraz wioski wszędzie. Trzy wioski już mam. A poszedł, bo tam jeszcze jest takie ulepszenie po prawej stronie, co pozwala wszystkie już rodzaje balonów niszczyć. Tak, ale mi się wydaje, że pułapka i tak wszystkie łapie, wiesz? A, no w sumie jak
łapki. No bo co, ona wszystko łapie, czego ona nie łapie? Tamo tylko pułapkę nie łapie. No, ale jak jest... mam już wioskę z tym, no to już praktycznie to wszystko. Tak, to w sumie wszystko. Dobra, przedostatnia runda. Dobrze, trzymam kciuki, żeby ci się udało, bo to mój w sumie przeze mnie tak jest. Nie no, spokojnie, teraz to już mam to opanowane. Kolejna super małpka i kolejna. Tyle tu jest super, ja już mam 6 super małpek czy coś, no nie mają szans, żeby tu przejść. O, leci ząbk, ten największy, jak on się nazywa? Ząbk? Ząbk, no, na Z chyba. Jest, udało się. Brawo, GG, brawo. Okej, okay, moi drodzy, więc my tu z Brotem będziemy kończyć, ale chyba zaraz zagramy co? Znów inną mapę, może? Tak, i sprawdzimy. Kopię tylko bez wioski, bez wioski, zobaczymy. I miejmy nadzieję, że nam się nic nie zepsuje, tak? Więc ja wam wszystkim serdecznie dziękuję, trzymajcie się, dzięki Brot i pa, pa. Za chwilę dalej nagrywamy. Więc kurczę, stay tuned, czyli co to znaczy po polsku, jakby to powiedzieć? Oczekujcie. Bądźcie w gotowości. Dokładnie. Bądźcie w gotowości. Cześć.